zatrzymałem się, grzeba na liście. Ale w trakcie treningu, tak? W trakcie treningu. To tutaj chcę sobie wstawiać nowe cele, nowe wyzwania i dalej się tutaj rozwijać. W nas naprawdę warto inwestować, warto nas oglądać. Cześć Kasia. Cześć. Hej. Hej, bardzo mi miło. Cześć. Hej, cześć. Jak zdrówko na początek powiedz? W porządku, powolutku do przodu, tak? Tak jest. Stało się to się stało, trzeba myśleć do przodu, pracować ciężko i wracać po prostu silniejszym, nie? Więc pozytywne nastawienie jest. Czyli dzisiaj dzień wolny, ale trenujesz, tak? Indywidualnie. Tak, mamy już urlop, znaczy urlop już mamy. Mamy taki właśnie nieprzewidziany urlop 10 dni, ale ja zostaję w Wolfsburgu sobie popracować nad jakimiś tam sobie stronami. No i przede wszystkim coś porobić, tak? Bo nie chciałabym zostać bez niczego. Więc no, jestem tutaj w Wolfsburgu i zapraszam Was na trening. Widzę, że utykasz trochę, tak? Czyli która to była noga? Jaka to była sytuacja dokładnie? Lewa. No niestety przy długim bloku bramkarskim pięta mi za bardzo odjechała. No rozjechałam się jak grzeba na liście, jak ale można w trakcie to powiedzieć. Treningu, tak, w trakcie treningu. Musi gdzieś tam się to wszystko zrosnąć. Gdzieś tam była ingerencja w kości, więc to się musi po prostu ogarnąć, nie? Żeby było naturalnie. No i potem zaczynamy robotę, nie? Ale tutaj pracuję z fizją, także wszystko jest okej, nie? No i tutaj mamy nasze... Nasze świątynie. Tutaj mamy pierwsze boisko obok stadionu. To jest boisko z podgrzewaną murawą, także w zimie na nim trenujemy. Tutaj wiadomo, sztuczna. Nie ma chyba na co narzekać, nie? Nie, ma pewnie. Jest wszystko, co potrzeba. Wiadomo, że też jakichś wielkich luksusów nie potrzebujemy. Od momentu przenosin z Paryża do Wolfsburga troszkę tych kontuzji się przyplątało. Na pewno wyobrażałam sobie to inaczej. Nie nastawiałam się, broń Boże, na jakiekolwiek kontuzje. Też wiem, że mimo tych kontuzji, mimo jakiejś tam przerwy, ja nie zatraciłam siebie jako bramkarki, tak? Także ja wiem, że mam dalej umiejętności bardzo wysokie. Wiem o tym, że dalej mogę się rozwijać mimo wieku. Dla mnie trening jest podstawą. Dla mnie trening jest najważniejszy. Ja po treningu, nie wiem, porannym nie pójdę ani w Paryżu, ani tutaj, nie szłam na miasto. Chociaż to jest łatwiej, bo jest wszystko bliżej, mniej czasu się na to traci. W pewnym sensie można powiedzieć, że przetarłaś tym swoim transferem do PSG, tymi 7 latami spędzonymi tam, tym statusem, jaki w Paryżu uzyskałaś, szlaki polskim piłkarkom, których teraz jest za granicą coraz więcej. Ten status piłkarki z Polski jest teraz chyba zdecydowanie inny niż wtedy, kiedy ty wyjeżdżałaś za granicę. Znaczy to na pewno, jak ja wyjeżdżałam, no to nie wiem, to był 2013 rok. Łatwo nie było, tak? Łatwo nie było, ale cieszę się bardzo, że dziewczyny nie boją się przede wszystkim, bo czasem po prostu lepiej gdzieś tam zostać w strefie komfortu dla niektórych, tak? A żeby po prostu być lepszym i spełniać te marzenia i wygrywać przede wszystkim, no to trzeba z tej strefy komfortu wyjść, tak? Nikola Karczewska przechodząca parę dni temu do Tottenhamu, Małgorzata Mesjasz do Milanu. Wielkie marki, fajne kluby, mam nadzieję, że dziewczynom się uda, że będą dużo grały, że będzie bez kontuzji i po prostu, że wszystko będzie pozytywnie. Ja pamiętam, że jak przyjechałam do Paryża, to było dawno temu, to po pierwsze 2 tygodnie prawie zerwałam miesiąc czworo głowy, nie? Po prostu było tak ciężko, byłam tak nieprzygotowana kompletnie. Dysproporcje są bardzo duże, bardzo duże. Jest to bardziej zorganizowany trening, bardziej zorganizowany tydzień. Starają się brać pod uwagę każdy nasz stan, nawet jeżeli chodzi o miesiączkę. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy, ponieważ na to też trzeba zwracać uwagę, bo ciało kobiety się zmienia, reaguje kompletnie inaczej na wysiłek. Tak. Wiadomo, że każda kobieta jest inna, każdy inaczej to przechodzi, ale też fajnie właśnie, że zaczynamy zwracać na to uwagę, bo to ma też bardzo duży wpływ na nas. W nas naprawdę warto inwestować, warto nas oglądać. Warto przychodzić na mecze, bo naprawdę potrafimy grać piękny futbol. Dzień po finale Mistrzostw Europy, rozmawiamy w kraju wicemistrzyni Europy. A te mecze naprawdę wyglądały bardzo dobrze, nie? I pod względem taktycznym, i szybkościowym, i wytrzymałościowym, nie? Więc to było naprawdę fajne. Myślę, że wiele stereotypów zniknie. Powiedziałaś kiedyś w jednym z wywiadów, że marzy ci się mecz w reprezentacji Polski na PGE Narodowym. To chyba Anglicy pokazali, że taki mecz na Wembley potrafi przyciągnąć no, mega dużą publikę. Dalej marzę. Wiem, że to się uda osiągnąć, tak? Ale na wielu pięknych stadionach grałyśmy, ale nie było też jakiejś wielkiej publiki, tak? Mam nadzieję, że w Polsce myślenie o nas się zmieni. Mam nadzieję, że wiele ludzi oglądało Euro. Z tego co wiem, to oglądalność była bardzo wysoka, więc mam nadzieję, że dużo ludzi po prostu zauważy piękno kobiecego futbolu i zacznie się po prostu tym interesować. Potencjalnie to Euro 2025, gdyby się udało tą organizację dostać, to jest pewnie coś, co może mieć ogromny wpływ na rozwój i postrzeganie w ogóle piłki kobiecej w Polsce. Wydaje mi się, że potrzebujemy tego turnieju. Już nie nawet sam fakt, żeby grać, ale wiadomo, że jeżeli będziemy organizatorem, to będziemy w nim grać. Ale nawet samo to, że po prostu przyjadą tak wspaniałe drużyny, tak?
Także my w ogóle mamy gotową infrastrukturę, mamy wszystko, mamy hotele, boiska, bazy treningowe, wszystko przecież było robione na mistrzostwa mężczyzn. Wiadomo, że tam gdzieś z krajami skandynawskimi konkurujemy, ale tam piłka kobieca jest bardziej popularna i im tego tak bardzo nie trzeba jak nam. My lecimy dalej, spotka się jeszcze z Vampire. Mówiła, że musi zrobić trening szybkościowy, także dziękuję bardzo. Bardzo miło było. Dzięki. Się z Tobą spotkać. Do zobaczenia. Dzięki bardzo. Pineska. Wiem, okay, bo ja też. Tak, ja już stałam tam koło stadionu i wysłałam po prostu gdzieś tam wcisnę. Okej. Tam, musimy iść przez ten most. To jest nasz dom, tu właśnie rozgrywamy nasze mecze i uwielbiam grać na tym stadionie, jest naprawdę fajna atmosfera. Mieści on 5 tysięcy ludzi, więc myślę, że to jest idealny stadion właśnie dla kobiecej piłki. Masz jakiś taki moment jeden, który ci się z tym miejscem kojarzy szczególnie mocno? Gram tutaj naprawdę długo i tych momentów jest naprawdę dużo. Na pewno też radość z kibicami po każdym golu, ale też na pewno są tutaj też fajne mecze, gdy gramy Ligę Mistrzów, więc tych momentów naprawdę jest bardzo dużo. Otwarcie tego stadionu było pół roku przed tym, jak miałam przyjść do klubu. Pamiętam jeszcze, jak przyjechałam tutaj oglądać, zobaczyć, jak to tutaj wygląda, to pamiętam, że jak wchodziłam na ten stadion, to jeszcze był właśnie w budowie i właśnie wtedy trener jeszcze, Ralf Kellerman, powiedział, że akurat jak już ty przyjdziesz, to będzie otworzony ten stadion i będziesz mogła na tym grać. W sumie co, 7 lat już minęło, tak, w Wolfsburgu? To jest takie miejsce, które no, na pewno cię bardzo mocno ukształtowało jako piłkarkę, ale też jako osobę. Przyjechałam tutaj, jak miałam 18 lat i przyjechała ze mną moja siostra. Mieszkałyśmy razem, no, bardzo wiele mi pomagała. Na pewno było mi dużo, dużo lepiej właśnie, że była cały czas obok mnie i zawsze, gdy przychodziłam z treningu, mogłam z nią po prostu być, rozmawiać i spędzać razem czas. Mi akurat pasuje tutaj to miejsce. Podpisałam kolejny kontrakt i bardzo się z tego cieszę. Nie brałaś w ogóle pod uwagę tego, żeby jednak zmienić otoczenie? Jeszcze nie czuję tego, żebym musiała zmieniać coś, żeby, nie wiem, poczuć jakieś nowe wyzwanie czy coś takiego. Podpisując nowy kontrakt, to tutaj chcę sobie wstawiać nowe cele, nowe wyzwania i dalej się tutaj rozwijać, bo wiem, że dalej mogę się tutaj na pewno jeszcze rozwinąć z tym sztabem i z tą drużyną. Dość ważna rzecz się chyba na Twojej koszulce zmieni w tym sezonie. Numer gdzieś w tym sezonie zmieniam. Miałam 17, teraz zmieniam na numer 9. Po tak naprawdę legendzie, która tutaj gra, Anie Blezie, która była 15 lat w tym klubie. Też się bardzo z tego cieszę, że to akurat po niej mam ten numer, bo pamiętam też, jak tu właśnie byłam moje pierwsze dni, to zawsze ona do mnie podchodziła, pytała, jak się czuję, więc dla niej na pewno też miło, a dla mnie tym bardziej, że mogę mieć po niej ten numer. Gdy trafiłam w wieku 10 lat, czy nawet 9 lat do Konina, jeżdżąc tam na tak dorywczo trochę, można powiedzieć, właśnie z Uniejowa do Konina na różne turnieje, obozy, to właśnie trafiłam na Ninę Patalon. No na pewno jest to taka osoba, która mnie rozwinęła, no też byłam małą dziewczynką, wzięła mnie tak naprawdę wszystkie nas, które tam byłyśmy pod swoje skrzydła i się nami, nie była tylko trenerką, ale też była osobą, która po prostu nami się opiekowała. Ponownie gdzieś spotkały się nasze drogi właśnie w reprezentacji. Już niedługo następne eliminacje i kolejna szansa, żeby awansować na duży turniej. A jeśli mówimy o tym euro potencjalnie w Polsce, bo jesteś określana jako taka ambasadorka polskiej piłki kobiecej na świecie, czujesz troszkę taką presję też na sobie? Robię co mogę, tak naprawdę wszystkie robimy co możemy na boisku. Więc mam nadzieję, że to będzie Polska organizatorem następnego Euro i my w tym Euro zagramy. Jesteśmy. Czyli co, teraz trening? Teraz trening, dokładnie. Dzisiaj mam takie bardziej sprinty. Okay. Sprinty, trochę z piłką. Coraz więcej właśnie dziewczyn wyjeżdża za granicę. Akurat teraz Martyna Wiankowska wymieniła się tak naprawdę z Gosią Mesjasz, bo Mesjasz pojechała do Milanu, a Martyna przyjechała tutaj do Podżamu. Jest też Agata Tarczyńska, jest Sylwia Matysik, była też Patrycja Balcerzak, ale już też jej nie ma. No jest Kasia tutaj ze mną w klubie, więc
no jest nas tutaj trochę i fajnie, bo też właśnie praktycznie na każdym meczu gdzieś tam też spotykamy Polkę na boisku, więc też to jest super, super sprawa. Dziękuję bardzo. I dobrego powrotu. Dziękuję bardzo. Dzięki. Widzimy Cię pewnie tak przy okazji najbliższej. Na razie, hej.